Dzień dobry! Jesteśmy uczniami trzeciej gimnazjum. Na lekcjach WF najlepiej lubimy grę z Babingtona. Poznaliśmy tę grę dopiero w trzeciej klasie gimnazjum. Dzięki tej oto naszej hali sportowej. Jest to najfajniejsza gra, jaką udało nam się zagrać na lekcjach WF. Uczy szybkości, zwinności i skoczności. Ale ta gra też jest bardzo męcząca. Pomimo tego, że kończymy tę szkołę, mamy nadzieję, że będą organizowane tutaj turnieje. Patryk też rządzi! Dzięki, do widzenia. Dzień dobry, jesteśmy uczniami klasy trzeciej gimnazjum. Ten film kręcimy w ostatnim dniu naszej szkoły, co świadczy nasz elegancki wygląd. Naszą ulubioną dyscypliną sportową jest piłka siatkowa. W tę grę mogą grać wszyscy, niezależnie od wzrostu i kondycji. Bardzo miło wspominamy WF, na którym graliśmy grać z dziewczynami. Bardzo byśmy chcieli zagrać w następnym roku w turnieju piłki siatkowej. Jesteśmy uczniami klasy piątej. Najbardziej lubimy grać w piłkę ręczną. Piłka ręczna to nasza pasja. Przez cały rok uczestniczyliśmy w zajęciach z KS-u, gdzie trenowaliśmy piłkę ręczną. Piłka ręczna jest ekscytującą grą. W przyszłym roku szkolnym chcemy nadal trenować piłkę ręczną i uczestniczyć w różnych turniejach i meczach towarzyskich. Piłkę ręczną kochamy za emocje i zabawę! Lubię piłkę ręczną, dostarcza mi dużo emocji. Bardzo też lubię kolegów, którzy też dobrze grają. No, bramkarz bardzo jest dobry. Mam dobrą kondycję. Też lubię grać głównie na pozycji rozgrywającego. Lubię strzelać na bramkę. Mam dobre koleżanki, kolegów, którzy bronią strzały. Na obronie, lubię strzelać też bramki. Lubię moich kolegów, do których zawsze mogę na nich liczyć. Bardzo lubię stać na bramce, sprawia mi to dużo frajdy i myślę, że jestem w tym bardzo dobry. Gdy rozgrywamy mecze z dziewczynami, idzie mi trochę słabiej, ale też są dobre w tych grzech. Chcielibyśmy również wyjeżdżać na zawody i rywalizować z innymi drużynami ze szkoły. Można powiedzieć też coś o naszej hali. Jest duża i to dzięki niej zaczęliśmy grać w piłkę ręczną. Wystartowaliśmy w trójboju, ale zajęliśmy drugie miejsce.